Witam w świątecznym studiu GOK. Dziś pokażę Wam, jak wykonać naturalną szyszkową girlandę. I żeby wykonać naszą fajną dekorację świąteczną, należy przynieść ze spaceru fantastyczne patyki, długie, nieładne właśnie takie. Można też wykorzystać zeszłoryczną rózgę może. Można i rózgę wykorzystać, ale fajne takie grube, bez kory już patyki znalezione gdzieś tam na spacerze w lesie. Szyszki, ja również niektóre zbierałam podczas spaceru z dziećmi. Pędzelki, biała farba, sznureczek jutowy, bardzo będzie pasować do naszej dekoracji. O brokacie można nie zapomnieć. I nożyczki, tak? I zaczynamy od tego, że pomalujemy nasz patyk. Fantastyczny, piękny. Zrobimy taką białą przecierkę, tak? Żeby uzyskać taki zimowy klimat. Tutaj wszystkie takie... Kijek już pomalowany, odkładam go na bok do wyschnięcia. A teraz zabieram się za szyszki. Ponownie potrzebuję pędzelka z białą farbą, akrylową najlepiej. I wybieram sobie szyszki, które będą moją dekoracją. Końcówki maluję na biało i obsypuję brokatem na koniec. Tak? Jedna szyszka, druga. Końcówki, same końcówki, chyba że ktoś ma inny, ciekawszy pomysł. Trzeba pamiętać, że póki mokra farba, warto wówczas jeszcze sypnąć brokatem, tak? Żeby ładnie świeciło nam taki srebrny i perłowy biały brokat najbardziej będzie tutaj pasować. Dobra. Szyszki pomalowane, zatem ułożę je tutaj fajnie na moim talerzyku. Teraz będę przycinać sznureczki, żeby miały różną długość do mojego patyka. A zatem tyle, ile szyszek, tak, różnej długości. Tutaj mam już część naciętych. Tutaj sobie przygotowałam taki sznurek, który będzie przytrzymywać naszą wielką gałąź i należy umocować superkami tutaj sznureczek, jeden koniec i mniej więcej tutaj w drugim końcu. Tak, mniej więcej w zależności, jak chcemy, żeby był długi. I do tej naszej gałęzi przyczepimy nasze szyszeczki. Kolejna, tak. Owijamy tutaj gdzieś wysoko, w dobrym miejscu. Jeszcze nie wyschło, ale muszą dobrze wyschnąć. Moja jeszcze dobrze nie wyschła. Można się pobrudzić w międzyczasie. Kolejny supełek i sprawdzamy, trzeba sobie przemyśleć, jak będzie wyglądać kompozycja, żeby na dłuższe i krótsze pojawiły elementy. Wówczas będzie ciekawiej. Końcówki można poobcinać nożyczkami. I bierzemy kolejny sznureczek, kolejną szyszkę. Mniej więcej
zaczepiamy tutaj, zakręcamy supołaczek na koniec. No troszeczkę takiej precyzyjnej robotki. Fajnie się pracuje na naturalnych materiałach. Sama przyjemność. A ozdoba jeszcze ciekawsza i ładniejsza. Dobrze, kolejna szyszka. Słuchajcie, przyniosłam swoją kompozycję na wieszaczek prowizoryczny i w ten sposób w przestrzeni wiszącej mogę zobaczyć, gdzie doczepić którą długość. Czy brakuje mi elementu bardziej wysuniętego, czy bliżej naszego patyczka. I zatem dowieszam tu kolejną szyszkę, uzupełniając, poprawiając moją tutaj girlandę szyszkową. Moja szyszkowa girlanda jest już gotowa do powieszenia na drzwi, okno bądź ścianę i zapraszam do zabawy, oglądania kolejnych naszych propozycji. Do zobaczenia!